Uszanowanie, witam, witam. Ostatnio robiłem taki film o potencjalnej nowej skrzynce. Czy ona jest potrzebna, czy nie jest potrzebna. Już nie mówię nawet o tym, czy ona może wejść, czy nie może wejść, czy jest to możliwe, czy jest to niemożliwe i tak dalej, i tak dalej. Tutaj akurat powiem, że nie zastanawiam się nad tym, czy nowa skrzynka jest możliwa jeszcze do końca tego roku, czy nie jest możliwa, no bo to jest kwestia tak bardzo Valve, jak bardzo jest Valve. To, czy my się będziemy nad tym głośno zastanawiać, czy nie, nic tutaj nie zmienia. I raczej najlepiej się przygotować na to, że dopiero w następnym roku gdzieś tam coś takiego wyjdzie. Także tutaj w tym kontekście raczej rewelacji nie ma. Będziemy dzisiaj rozmawiać oczywiście o rzeczach ze skrzyni Kilowatt. No i Skins Monkey jeszcze jest. A w ogóle na małpie to pokażę wam, bo to może być, nie wiem. To właśnie stąd w sumie pomysł na ten film, żeby o tym powiedzieć. Ponieważ szukałem sobie floatów na małpie. Jak to ja czasami mam, bo no to zawsze idzie coś wypłacić, nie? No i zobaczyłem taki obrazek. I ten obrazek, który tutaj zobaczyłem, troszeczkę mnie zmartwił. Ponieważ wszystkie floaty, które tutaj są 0,15. No i to był w zasadzie mój przyczynek do tego, żeby zrobić ten odcinek. To jest właśnie powód. Tutaj mamy 0,7. No i tak się ogólnie zastanawiam, że to nie jest normalne, że taką sytuację tutaj mamy. Tak bym to nazwał, że nie jest to zbytnio normalne. No i teraz pytanie, na czym polega nienormalność tej sytuacji? Wiadomo, wszystkie itemy, które tutaj zostały pokazane, jakby mają jakiś tam swój overprice. No bo wiadomo, że to jest low float i tak dalej. No i jak nawet tutaj możecie zauważyć, to ma tutaj, żeby nie skłamać, 12 plus minus 12-11% overprice'u. No co można powiedzieć, że jest spoko overprice'em i tak dalej, i tak dalej. Okej, tak to właśnie wygląda. Jednak ja powiem w ten sposób, że ja na itemy na rynku Steam mniej patrzę jak na coś takiego na zasadzie, o kupię sobie skinka, żeby sobie postrzelać. Bardziej patrzę na itemy na rynku Steam w kontekście jak na tym zarobić, że jakiś item istnieje. I uważam, iż low floaty ze skrzyni Kilowatt spowszechniały. Po prostu jakby stały się w ogóle w żaden sposób nie rare, to po pierwsze i straciły w ogóle liquidity przez to. Na samym początku, kiedy Kilowatt wchodził, to low floaty po prostu szły jak woda. Cały czas dało się je mielić, mielić, mielić. Aktualnie powiedziałbym, że jest to całkiem problematyczne. Z low floatami ze skrzyni Kilowatt. I ja powiem w ten sposób, że jedyną radą na to, jedynym rozwiązaniem tego problemu de facto jest wprowadzenie nowej skrzynki. Jeżeli by weszła nowa skrzynka, no to znowu byśmy mieli skrzynkę z low floatami, które by jakoś szły. Tak to powiem. I z tej, w ogóle tutaj macie jeszcze Black Lotusa. No nie wiem, no to tak głupio trochę. To daj mi ten. O tak. I będzie lepiej. To widać. Tu jest jeszcze spoko overprice ogólnie na tym Filtestedzie. Tu nie można aż tak mocno narzekać na niego. Bo tutaj bardziej pod 15% to podchodzi. No ale jednak, no kurde jednak. Nie ma takiego. Ja powiem tak. Kupcie sobie jednego takiego Filtesteda i zobaczcie ile trwa sprzedawanie go po takiej cenie. Ja to pokażę w ten sposób, że jakby to dziadostwo, które mam tu, to już chyba leży z 2 czy 3 tygodnie. Za taki overprice, właśnie taki, tego typu, to nie schodzi.
Jakby te itemy nie chodzą na tym rynku. Ja się boję o itemy pokroju Inheritance na przykład, które... Ja nie wiem w zasadzie, co potrzebuje mieć Inheritance, żeby aktualnie ktoś do niego jakiś sensowny overprice doliczył. Bo pomimo tego, iż jak możecie zauważyć, tutaj niby się to jakoś tam prezentuje jeszcze, że tak na papierze powiem, to nie mam zielonego pojęcia, jak to jest, jakie są realia faktyczne tego. Nie wiem, trzeba by to było sprawdzić, trzeba by to było wziąć i powystawiać na buffy i zobaczyć. No, ja powiem w ten sposób. W tym kontekście skrzynka jest naprawdę potrzebna, żeby można było znowu snajpić coś sensownego. I tu nawet bym powiedział, że szybszy cykl wydawniczy skrzynek jest potrzebny. Tak to nazwa. I na tym zakończę ten odcinek. Możecie się sami podzielić, czy może ja po prostu jakoś źle ceny ustawiam tych itemów. Ale ustawiam takie, jakie są tutaj. Te itemy schodzą, one schodzą. Tylko tak kurwa nie za szybko. Tak to nazwę. No tak schodzą, że po chuju. O, tak to najlepiej byłoby powiedzieć. Bo jeden na dwa tygodnie. Czy z jakimś takim tempem. A to powinno schodzić ogólnie od razu. W sensie to... Jak masz skina Minimal Wear, który kosztuje na przykład 70 zł. Czy kosztuje 50 zł. I Field Tested, który kosztuje 36. I masz Field Tested 0.15.0. No to on za 40, tam z leciutkim kawałkiem w stylu 42, według tej proporcji, to powinien zejść z bomby w ogóle. To się w ogóle, no 42,5 to powinien tak o, pyk. I go nie ma. Bo to jest po prostu dobrze wymierzony skin. No nie ma tak. Jeszcze mnie jedna rzecz ciekawi. Czyli floaty 0,7. 0. O. Które, jakby zobaczcie, jaka jest kurwa różnica pomiędzy 0,7,0 a Factorinu. Cena pomiędzy tymi dwoma różni się diametrem. To jest bardzo duża różnica. Ale pomiędzy 0,7,0 a Factorinu też jest bardzo duża różnica. Jak dla mnie, taki skin, przynajmniej tak z mojego punktu widzenia, powinien kosztować co najmniej te 70 zł, nie? Na buffie. Może to akurat kurwa jeden ziomek stawił, ale sam fakt, że ten skin mu nie schodzi. Po tyle. To jest już dziwne. No bo jak ktoś chce sobie kupić Black Lotusa do pogrania i kupuje takiego, albo takiego, takiego chujowego, albo takiego zajebistego, no to kurwa, to jest przecież kolosalna różnica. No jakby każdy, kto chce kupić playskina do Lotusa, który ma być całkiem ładny, no powinien zdecydowanie wybrać to od chujowego tego. To... I to mnie boli, że jakby te ruchy się tak nie dzieją. Bo to jest coś, co jest oczywiste. Jeszcze będę sprzedawał AWP na buffie. AWP Chrome Cannon na buffie już, bo jakby na europejskich rynkach nie ma żadnego w ogóle sensu tego sprzedawać. To jest w ogóle jakby clueless, żeby to robić. Więc sprzedaję dokładnie AWP, ja wam powiem którą. Chrome Cannon. Ona będzie sprzedawana od jutra. I mówię wam to po to, żeby wam powiedzieć, iż to też zobaczę i w ile ona zejdzie, bo to jest jakby już totalnie inny level AWP. To będzie sprzedawana AWP, która jest lepsza od tej, gorsza od tej. Postaram się ją sprzedać za 2700 RMB. Aha, co ona spadła? Ty, no kurwa rozbójniku. To chuj, będzie wystawiona za ten. Będzie wystawiona za 2400 RMB. Zobaczymy, czy za 2450 jakąś taką cenę jej narzucimy. Ty, no kurwa. I zobaczymy, ile ona będzie schodzić. Czy ona zejdzie w tydzień, czy będzie leżała, kurwa, leżała i nie będzie możliwości jej sprzedać. No. Więc też to wam potem powiem. To na tyle. Jo.